Państwa, jesteśmy świadkami, jak nauka nam pomaga w systematyzowaniu, w odkrywaniu. Jakkolwiek czasem opisy literackie są bliższe rzeczywistości, to jednak nie można zrezygnować z metodologii i ujęć naukowych. Chciałbym się podzielić pewnym faktem, mianowicie kiedyś przed historykami sztuki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyznałem, że nie lubię jakoś, no nie leży mi baro. A oni zaczęli mnie badać, prawda, w ten sposób. Proszę powiedzieć, skąd ksiądz pochodzi? Gdzie się wychował? Nawet w Malborku. No to wszystko jasne. To jest taki głos w dyskusji. Jeśli są te pytania czy głosy, proszę bardzo, mamy mało czasu, ale przepraszam za opóźnienie. Przychodzi właśnie władza, która nas dyscyplinuje. Władza musi zrobić pewien, przepraszam, zmianę, zaproponować. Teraz dyskusji nie ma. Przełożymy na część, proszę zanotować te pytania. Tu jest podgrzana kawa, nie czujecie tego zapachu. Ciastka jeszcze są, a ja tam siedziałem. Tyle tu przeciągnęliście, wiecie ile ciastek zjadłem, ale troszeczkę zostało, więc musimy zrobić przerwę, bo naprawdę mamy ważne jeszcze wydarzenia. Kończymy też i wystawę księdza profesora. Musimy, księżyc. Dziękuję bardzo za uwagę, przepraszam za przeciągnięcie i zapraszamy na kawę.